Szczęść Boże, jesteśmy już w drugiej części Adwentu, w której koncentrujemy się już na narodzeniu Pana Jezusa. I o tym również opowiadają czytania biblijne, czytania liturgiczne w tej drugiej części. Dzisiejsze czytanie, to jest Ewangelii, ono opowiada nam całościowo, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa, jak to się stało, że przyszedł na świat, że narodził się z Maryi Dziewicy i jego opiekunem, przybranym ojcem został święty Józef. Ewangelia dzisiejsza w sposób szczególny opowiada, czy koncentruje się na świętym Józefie. Podkreślam to, bo niedawno, 8 grudnia, papież Franciszek ogłosił ten rok rokiem świętego Józefa. Ten rok będzie trwał aż do następnego 2021 roku, do 8 grudnia. Jesteśmy więc w szczególnym czasie poświęconym właśnie świętemu Józefowi. Może właśnie warto przyjrzeć się tej niezwykłej postaci, temu, który jest opiekunem Pana Jezusa, ale jest również ustanowionym opiekunem całego Kościoła Świętego. Również dla nas, salezjanów, postać świętego Józefa jest jakoś szczególna. W każdym domu salezjańskim jest figura świętego Józefa. Również w naszej szkole taka figura się znajduje. Jest tutaj na głównym korytarzu, w holu, zaraz obok drzwi do sekretariatu. Warto na to zwrócić uwagę. I również mamy takie szczególne nabożeństwo do świętego Józefa jako salezjanie. Traktujemy go jako opiekuna nas samych, tych dzieł, które prowadzimy i tych osób, do których nas Pan Bóg posyła. W tej Ewangelii dzisiejszej dowiadujemy się o świętym Józefie, że był człowiekiem posłusznym Panu Bogu i z pomocą Pana Boga potrafił pokonywać wszystkie swoje lęki. Nawet kiedy spotykała go tak niezwykła sytuacja, jak właśnie ta, że okazało się, że Maryja, z którą był zaślubiony, stała się brzemienną i jako człowiek sprawiedliwy chciał ją oddalić potajemnie, to wtedy przychodzi do niego anioł we śnie i mówi: nie bój się, Józefie. Te słowa "nie bój się" powinny może szczególnie dzisiaj wybrzmieć w naszych sercach. Święty Józef jest patronem w sytuacjach, kiedy spotyka nas coś trudnego, czego się obawiamy, czego się boimy. I może jako zadanie dzisiejsze niech będzie właśnie to, aby po pierwsze pomodlić się do świętego Józefa dzisiaj jakąś modlitwą. Może być własna modlitwa, ale są różne modlitwy do świętego Józefa, które możemy odmówić. Starsi, zwłaszcza rodzice, mogą w tej modlitwie oddać w opiekę świętemu Józefowi swoje rodziny, swoje dzieci. Natomiast dzieci i młodzież w tej modlitwie do świętego Józefa mogą mu powierzyć może swoje lęki, jakieś niepokoje, może swoją przyszłość, jakieś trudne wybory, które macie przed sobą. Niech więc dzisiaj wybrzmi na ustach i w sercu każdego modlitwa do świętego Józefa, tego, który jest patronem całego nadchodzącego roku. Szczęść Boże!